Cześć, witam Was na praktyce jogi. Dzisiaj zrobimy taki trening ogólny, wzmacnianie mięśni core plus rozluźnianie. Popracujemy trochę nad taśmą powierzchowną tylną. Stańmy sobie na początku maty. Zaczniemy od powitania słońca B. Stopy na szerokość bioder, mniej więcej. Aktywne nogi, kolana lekko ugięte. Aktywne uda rozszerzają się na zewnątrz. Aktywne mięśnie dna miednicy, poprzeczny brzucha, długi kręgosłup, nasza korona głowy idzie w kierunku do nieba. Zamknij oczy i przekieruj swoją koncentrację na oddech. Zobacz, z czym zaczynasz dzisiejszą praktykę, jak się dzisiaj czujesz. Dwa spokojne wdechy i wydechy. Płynny oddech. Otwórz oczy i z wdechem unieś ręce do góry. Z wydechem skłon na ugiętych kolanach. Zostań w tym skłonie na chwilę. Ugnij jedno kolano bardziej, drugie wyprostuj, później drugie. Pochodź trochę w tej pozycji. Porozluźniaj. Tyły ud, dolne plecy. Złap się lewą ręką za prawą kostkę i skręt do prawej strony. Wdech i wydech, zmień stronę. Prawa dłoń na lewą kostkę. Wdech i wydech. Jeszcze raz płyniemy na drugą stronę. Staraj się zgrać ruch z oddechem. Wdech do góry. Wydech w dół, wdech do góry, wydech w dół, luz totalny. Puść wszystko, puść swoje ciało, pozwól grawitacji rozciągnąć tyły nóg, kręgosłup, broda idzie lekko do klatki piersiowej. I teraz daj dłonie na miednicę, na biodra. I z wdechem wyprostuj kręgosłup do 90 stopni, wyprostuj uda. Poczuj silny brzuch, aktywny poprzeczny brzucha. Wdech, wydech, ugnij kolana i przejdź do pozycji krzesła. Wdech, trzymaj krzesło, aktywne nogi. Pupa wycofana do tyłu, aktywny brzuch, głowa ciągnie w kierunku do nieba, długi kręgosłup. I wydech jeszcze raz, pełen skłon. Na lekko ugiętych kolanach. Połóż dłonie na macie i przejdź teraz do pozycji deski. Tutaj musimy bardzo popracować korem. Mięśnie pośladków zwarte, dół pośladków zwarty. Mięśnie poprzeczne aktywne. Wdech i wydech. Opuść kolana na matę. Połóż się i z wdechem. Wygięcie do tyłu, lekka kobra. Wydech, klęk podparty i pies głową w dole. Dokładnie. Odpychaj się od dłoni. Wyciągaj ogon do góry, do nieba. Kość okonowa idź do góry, ale nie przepychaj też klatki piersiowej. Nie rób czegoś takiego. Kręgosłup ma swoje krzywizny i naturalne i je szanujemy. Z wdechem unieś prawą nogę do góry i z wydechem postaw ją między dłonie. Pięta z tyłu, lewa, może być u góry, a prawą stopę mocno wbijamy do ziemi. Poczuj pracę pośladka prawego. I z wdechem unosimy tors do góry, wojownik pierwszy. Wdech, wydech, dłonie na biodra. Wyciągnij kręgosłup i wydech, zrotuj biodra do lewej krawędzi maty, do dłuższej krawędzi maty. Jesteśmy teraz w wojowniku drugim i będziemy rozciągać boki ciała. Tutaj jest prawe kolano w jednej linii z kostką. Uda rotujemy na zewnątrz, mięśnie dna miednicy aktywne, zaaktywuj w tej pozycji mięśnie dna miednicy i poczuj, jak Twoja postawa rośnie od dołu do góry. Wyciągaj się do góry, nogi Ci w tym pomagają i oczywiście kor. I rozciągamy boki teraz. Wdech do góry, kręgosłup. Wydech, idziemy do
odwróconego wojownika. Rozciągamy prawy bok, wdech do centrum, wydech lewy bok. I tak 3-4 razy pozwól sobie na te ruchy w swoim własnym tempie. Staraj się robić je zgodnie z Twoim oddechem. Jeden oddech, jeden ruch. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I wracamy do centrum. Wydłuż kręgosłup, połóż dłonie na biodra. I teraz rotujemy biodra do krótkiej krawędzi maty. Wdech i wydech. Hop. Znowu wracamy do wojownika pierwszego. Upewnij się, że Ci wygodnie w tej pozycji. Możesz tutaj operować stopami, trochę iść na zewnętrzne krawędzie maty, trochę do środka, trochę zbliżyć je do siebie, tak żebyś się czuła komfortowo w tej pozycji, dlatego że zostaniemy tutaj na trochę dłużej. Ok, i teraz przygotowujemy się do głębokiego skłonu. Wdech, unieś ręce do góry. I wydech, skłon tylko tułowiem, kolano prawe ugięte. Wdech i wydech. Parę razy tak. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ok, i wydech, zostajemy tak. Wyprostuj teraz prawe kolano, zrotuj biodra do krótkiej krawędzi maty. Tutaj też uważaj, żeby nie przeprostowywać kolana. Nie pracujemy nigdy na przeprostach, więc kolano jest leciutko ugięte. Wydłuż kręgosłup. Zaaktywuj kor. Wdech i wydech. Skłon. Możesz dodać pracę rąk. Znowu powtórzymy parę razy. Nasza powięź lubi takie powtórzenia. Wdech i wydech. Skłon. Czujesz pewnie tutaj pracę nóg, jak się tyły rozciągają. Prawe biodro odwiedź do tyłu. Jeszcze bardziej poczujesz. I teraz zostajemy tutaj. Połóż ręce na macie, jeśli to możliwe. Jeśli nie, to na udzie. Tylko pamiętaj o nieprzeprostowywaniu kolana. Wdech i dodajemy skręt. Prawa ręka 3-4 razy do góry. Rotujemy klatkę piersiową. Wydech. W dół. Płynne ruchy. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. I wydech. Zostań w tym skłonie. Teraz pewnie już Ci tutaj jest przyjemniej. Jeśli chcesz, możesz dać ręce na biodra, wtedy będzie łatwiej utrzymać kręgosłup prosty. Połóż brzuch na udzie i na samym końcu dociągnij brodę do mostka. Mocno rozciągaj. Ugnij kolano. I wchodzimy jeszcze raz do wojownika pierwszego. Tutaj budujemy swoją siłę w tych pozycjach wojowników. I przejdziemy do balansu na nodze prawej, wojownik trzeci. Pomalutku, pamiętaj o tym, że Twoja stopa tutaj pracuje mocno, Twoje udo, kolano i kor, i to są Twoje punkty podparcia w tej pozycji. Wdech i z wydechem pomału przejdź na prawą nogę, ręce u góry, albo jeśli Ci wygodniej, na klatce piersiowej, noga ciągnie lewa do góry, kor aktywny. Dwa oddechy tu i hop, wojownik pierwszy. Wdech, wydech, dłonie na matę. Wracamy do pozycji deski. Jeśli ćwiczysz jogę i robisz czaturangę, możesz zrobić czaturangę. Jeśli nie, po prostu połóż się na macie. Wdech, pies głową w górze. Nie ściskaj odcinka lędźwiowego, a raczej wydłużaj kręgosłup. Wydech, aktywny brzuch, pies głową w dole. Zostań tu na chwilę. W psie z głową w dole, palce dłoni szeroko rozpostarte, nie obciążaj nadgarstków. Każdy palec mocno wbity w matę.
I lewa strona. Ja się odwrócę w tą stronę. Myślę, że możecie tak zostać, będzie was w lustrach. Lewa noga do góry i wydech między dłonie. I wdech, idziemy wojownik pierwszy. Coś mi dzisiaj ten balans nie wychodzi. Dłonie na biodra i rotujemy biodra do krótkiej krawędzi macy. I rozciągamy boki ciała. Pamiętajcie, uda rotujemy na zewnątrz. Wdech i wydech. Odwrócony wojownik. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Nie przemyślałam ustawienia. Ale na szczęście mamy lustra. Wszystko ładnie widać. Wdech i wydech. I wdech. I wydech. Ok. Ręce wracają na biodra. I z kolejnym wydechem rotujemy biodra do krótkiej krawędzi maty. Padnij tutaj tak nisko, jak ci będzie wygodnie. Nie musisz być wcale w takim intensywnym wojowniku. Tu mocno pracują uda i pośladki. I najpierw z ugiętymi kolanami. Już mogę tu wrócić do was. Ugięte lewe kolano, wdech i wydech. Wdech i wydech. Kreślimy kółka. Wdech, wydech. Stopa lewa mocno dociskana jest do maty. Poczuj to w swoim lewym pośladku. Wdech i wydech. Zostajemy. Wydech, ręce w dół. Prostujemy lekko kolano. Znowu pamiętaj, żeby nie przeprostowywać go. Wdech i wydech. Trzy razy w dół. Jeśli chcesz, dodaj pracę rąk. I wydech. Wdech i wydech i wdech i wydech. Zostajemy tutaj i prawa ręka. Możesz też tutaj użyć książki albo klocka do jogi, jeśli jest ci tak niewygodnie. Prawa ręka zostaje na macie i skręcamy się do lewej strony. Wdech i wydech. Wdech. Wdech, wydech, daj dłonie na biodra, wydłuż kręgosłup i połóż brzuch na udzie, jeśli to możliwe. Połóż dłonie na macie, broda do mostka i rozciągnij tył lewej nogi, tył pleców. Wojownik pierwszy. Wracamy, uginamy kolano. Idziemy do góry. Mocny kor. Wdech i wydech. Wojownik trzeci. Wchodzimy. Hop. Ręce mogą być na mostku. Mogą być też z tyłu zaplecione. Albo wyciągnięte przed siebie. Dwa oddechy. I wracamy. Wojownik pierwszy. Wdech i wydech, odstawiamy dłonie na matę. Deska, czaturanga, jeśli robisz. Pies głową w górze, pies głową w dole. Pochodzimy w tym psie troszeczkę. Ugnij jedno kolano, drugie. Jeszcze trochę się porozluźniamy. Opuść kolana na matę i przejdź do pozycji dziecka. Podejdź teraz dłońmi jak najdalej się da. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Wydłuż szyję. Pośladki opadają na stopy, na pięty. Długi kręgosłup. I puść teraz luźno ręce. Tak, żeby barki nie były napięte. Żeby całe napięcie twojego ciała opadło do maty, do ziemi. I pomalutku, kręg po kręgu, usiądź na macie.
usiądziemy sobie z nogami wyciągniętymi przed siebie. I teraz lewa stopa wędruje na prawym udzie, a prawą nogę możemy też jeszcze lekko odwieźć. To będzie troszeczkę przyjemniejszy ruch. Z wdechem unosimy ręce do góry i z wydechem rotujemy klatkę piersiową do prawej nogi. Wdech, wyciągamy się do góry i wydech, skłon. I znowu trzy razy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Zostajemy. Tutaj na dole możesz też sobie ugiąć leciutko kolano prawe. Nie ciągnij głowy do kolana, bardziej brzuch. Chodzi nam o to, żeby respektując wszystkie krzywizny kręgosłupa, wydłużać go i pozwolić grawitacji opadać w dół. I teraz uwaga. Prawa ręka. Weź prawą rękę, przełóż ją po wewnętrznej krawędzi stopy swojej nogi prawej i otwieramy lewą rękę do góry. Skręt odcinka piersiowego. Wdech i wydech. Idziemy dłoń do dłoni. I wdech. I wydech. I wdech. I tutaj zostajemy. Wyciągamy lewą rękę do nieba. I wydech. Wracamy do naszej pozycji wyjściowej, czyli rotacja torsu do prawej nogi. Aktywny brzuch unosi nasze ciało do góry i wydech, luz, odcinek lędźwiowy. Zmieniamy ułożenie stóp. Czyli znowu wydłuż kręgosłup, wyciągnij ręce do nieba, ale nie napinaj barków, tylko ładnie wydłuż szyję. Klatka piersiowa teraz do lewej strony i wydech trzy razy sobie opadamy. Wdech i wydech. Miękkie, delikatne ruchy. Wdech i wydech. I wdech i wydech. I zostań tutaj nisko. Pamiętaj właśnie o tym, każdy z nas ma inny zakres ruchu. Dziewczyny tutaj są bardzo wysportowane, więc ten zakres ich w skłonach i w skrętach jest większy niż standardowy, ale ty zobacz, jaki jest twój indywidualny zakres ruchu. Nie wchodź głębiej niż czujesz. Cały czas staraj się wydłużać poprzez koronę twojej głowy kręgosłup i dopiero na wydechu opadać w dół. I lewa ręka idzie na wewnętrzną krawędź lewej stopy i rotacja, wdech i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Wracamy klatką piersiową do lewej nogi i unosimy się do góry, wdech i wydech. Ok, połóżmy się teraz na plecach ze stopami złączonymi w pozycji motylka, Baddha Konasana. Szeroko nogi, mogą być stopy daleko od pośladków, tak tylko żebyś delikatnie poczuł, poczuła pracę bioder. Pobujaj tutaj biodrami, poruszaj sobie delikatnie, rozmasuj staw biodrowy. I teraz możesz przejść do krótkiej relaksacji, zrelaksować swoją żuchwę, zrelaksować oczy, czoło, pozwolić, żeby ziemia przejęła ciężar ciała twojego. Trening, który zrobiliśmy, był taki trening, który z jednej strony wzmocnił nasze ciało, nogi, pośladki, mięśnie brzucha, pleców i mięśnie na miednicy popracowały tutaj trochę. A z drugiej strony rozluźnialiśmy
tyły ciała. Jeśli masz ochotę, zostań dłużej w tym relaksie. Pozwól sobie odpocząć. A jeśli chcesz zakończyć razem z nami, przyciągnij jeszcze kolana do klatki piersiowej. Pomasuj dół pleców. Zroluj się na bok. Wyciągnij jedną rękę za głowę i ze wsparciem drugiej ręki krąg po kręgu usiądź na macie. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, dziewczyny. Dziękuję Wam bardzo za tą praktykę i polecam Wam też nasze inne treningi, praktyki jogi, które znajdziecie na naszym kanale na YouTubie, a w ramach akcji Zdrowy Kręgosłup w opisie tego filmu podlinkuję też linki do zajęć, które prowadziła Ania i które prowadziła Sylwia w ramach zajęć pilatesu. Do zobaczenia następnym razem na macie. Cześć!